kompleksowy, jesienny, na nowy sezon, połączony z programem o najnowszych trendach na jesień, zimę 2021-2022. Serdecznie zapraszam. Moi drodzy, będę Wam pokazywać przebitki kolekcji wielkich projektantów, żebyście zobaczyli właśnie te najnowsze trendy w tym najlepszym wydaniu, jeszcze zanim trafią do sieciówek i stracą połowę swojego czaru. Zobaczymy główne trendy, takie też trendy poboczne, ale większość to będą takie dominujące trendy, które da się od razu zauważyć, wychodząc na ulicę. Pokażę Wam trendy, najpierw to będą naprawdę krótkie przebitki z trendów kolorystycznych i takich ogólnych trendów modowych na ten sezon. W drugiej części tego filmiku pokażę Wam moje zdobycze lumpeksowe, które są właśnie w tych najnowszych trendach, i pokażę Wam, jak zestawiać je też z innymi ciuchami, żeby właśnie było to wszystko trendy, ale żeby też oczywiście było to dalej stylowe i nie będziemy się kierować tutaj wyłącznie trendami, żeby mieć wszystkie elementy trendy, tylko żeby po prostu wyglądać modnie i z klasy. I oczywiście zachęcam na początku do zasubskrybowania mojego kanału. Proszę, polubcie filmik, jeśli Wam się film spodoba, bo to jest dla mnie bardzo ważne i robię co mogę, żeby rozbudować ten kanał i żeby zapewnić Wam jak najlepszą rozrywkę, a także porcję wiedzy. Także zaczynajmy! No i kochani, widzicie trochę zmianę tu kadru, ponieważ akurat będziemy malować taras. Musieliśmy wynieść wszystko z tarasu, no i trzeba będzie go teraz pomalować i odczekać, aż wyschnie, więc przez kilka dni nie mogę go używać jakby tak w pełni. No i stąd taki dzisiaj kątowe ustawienie i troszkę inny kadr. Jednak stwierdziłam, że mimo wszystko jeszcze nie będę szła do studia, jeszcze nacieszmy się chociaż trochę tą pogodą. Ja bardzo nie lubię zamykać się w domu i w czterech ścianach czegoś robić, także korzystajmy, póki jest możliwość, chociaż mogą być jakieś tam drobne problemy ze światłem, bo wiecie, światło naturalne jednak ma swoje prawa. I przepraszam też za mój głos od razu, bo jestem troszkę zachrypnięta i no, odrobinę się czuję przeziębiona, bo ostatnio przez te deszcze zmarzłam i no i tak jest efekt. Ale mniejsza z tym, poradzimy sobie jakoś. Właśnie na początek te trendy i moi drodzy, zacznę od kolorów, bo to jest coś takiego, co łatwiej jest może to o tym opowiedzieć. No więc jak chodzi o kolorystykę, to dużo zostaje z zeszłego roku. Zostają rzeczy w brązach i beżach. Ten trend właśnie taki beżowo-brązowy wszedł w zeszłym roku. Nawet może odrobinę wcześniej, ale tak w pełni. No i tutaj zostajemy jak najbardziej przy tych brązach w różnych odcieniach. Od beżu do poprzez takie ciepłe brązy, do aż takich, powiedzmy, wchodzących w taką szarość lekką, nadal modne szarości, bardzo modne będą. No i za chwilę też pomówimy a propos jeszcze kolorystyki o jednym trendzie, ale tymczasem dalszy ciąg. Szarości, szczególnie w takich właśnie zestawach total szarość jakby. Kochani, oczywiście czerwony i bordowy i kolory ogniste w ogóle, bardzo modne. Nadal modne i będziemy tego nosić dużo, właśnie taki kolor wina, typowy czerwony, bardzo są na topie teraz. No i odcienie różu, to się wszystko łączy, bo to jest jakby jedna gama barwna od ciepłej do zimnej, przychodząca, prawda, od pomarańczu przez czerwień aż do różu. No i właśnie ciemny różowy, taki naprawdę fuksjowy, bardzo mocny. Bardzo dużo się tego pojawiało. Tutaj zobaczycie też przebitkę z Kendall Jenner w takiej kreacji przepięknej. Ja nie będę Wam wymieniać tutaj ustnie tych projektantów, bo nie pamiętam kolejności, ale będą się Wam wyświetlać na ekranie też nazwy projektantów, także jak Was interesuje, to patrzcie i możecie sobie wtedy zajrzeć do tej kolekcji w całości i zobaczyć. Aż do takiego bladego, pudrowego różu też bardzo jest modny. No i oczywiście jasny fiolet, bo to jest dalszy ciąg tej gamy, jakby można ją pociągnąć aż do fioletu. No i jasny fiolet, jak widać u mnie dzisiaj, jak najbardziej te kolory tutaj będą odgrywały dużą rolę. Z trochę innej beczki zieleń i błękit. I to już teraz nie taki baby blue, jak w lecie był modny. Aczkolwiek na pewno kto tam ma, będzie mógł spokojnie nosić, bo te trendy nie wyszły z mody i jeansy czy jakieś marynarki i zestawy w niebieskim w jesieni są jak najbardziej na miejscu. Natomiast już idąc w zimę, przechodzimy w takie głębokie niebieskie, piękne odcienie błękitu, w zgniłe zielenie. Jak najbardziej było sporo tych zgniłych zieleni i nawet połączenia zieleni z brązem, właśnie zieleni z tym takim mocnym niebieskim, to wszystko występuje, jest jak najbardziej teraz trendy, kochani.
No i właściwie jak chodzi o kolorystykę, to jeszcze takim bardzo wyrazistym trendem jest tylko kolor żółty w różnych odcieniach. Wszelkie słoneczne odcienie, było tego naprawdę bardzo dużo u różnych projektantów, od jasnej żółci do przez neonową żółć. Tych neonów też było sporo właśnie, szczególnie w swetrach, w dzianinach tego się dużo działo. No i aż do takiej właśnie żółci ciepłej, szafranowej, czy jak to niektórzy wolą, musztardowego koloru. Także to by były głównie trendy kolorystyczne. Jesteśmy tutaj dużo w tych ciepłych barwach. W opozycji właściwie tylko taka zimny niebieski jest. I większość tego szary i niebieski to chyba taka, jednak mimo wszystko dominują te ciepłe barwy stonowane i w wersji neonowej. Kochani, no to teraz trendy takie ogólne, modowe. Co dalej trwa? Dalej trwają szerokie spodnie, bo one się zaczęły już w zeszłym sezonie, no i wypierają już całkowicie prawie rurki. Oczywiście wiadomo, że będziemy nosić te rurki jako tło, czy tam spód do jakichś szerokich swetrów, które teraz są bardzo modne, właśnie. Ale te rurki jakby już same w głównej roli nie występują w zasadzie. Właściwie, szczerze mówiąc, chyba nigdzie nie widziałam już takich rurek, jako trend sezonu. Szerokie spodnie i to w różnych wersjach, lata 70. jak najbardziej nadal, nawet ten Y2K trend, czyli Year 2000, powrót do tych trendów z roku 2000 i tak dalej, jest jakby osobnym trochę trendem w modzie, żyje swoim życiem, natomiast właśnie jeszcze lata 70., 80. jak najbardziej dalej modne, więc wszystkie spodnie z zaszewkami, szersze, o szerokich nogawkach, dżinsy też szersze i też dżinsy jednak nadal trochę wyżej noszone, chociaż już się pojawiają niższe stany też, ale jednak wyżej noszone te mom dżinsy i właśnie wszelkie takie spodnie, które mają tutaj przestrzeń, tego jest mnóstwo. No i moi drodzy, oczywiście szerokie rękawy nadal na topie, czy to ramiona szerokie w kurtkach, nawet jakieś takie designerskie sterczące, dalej to idzie, to jest nadal modne i pewnie jeszcze trochę będzie modne. Bardzo przestrzenne rękawy w swetrach, w kurtkach, w okryciach wierzchnich też są dalej na topie. Zobaczcie sobie tam przykłady, bo są bardzo ciekawe. Kolejny taki silny trend, który nadal się utrzymuje, to jest skóra. Myślałam, że wielu chyba youtuberów sądziło, że podobnie jak ja, że właśnie to już wyjdzie, że ta skóra jako taki dużo tych elementów skórzanych, kurtki, płaszcze, że to będzie odchodziło, ale nadal w tym sezonie nosimy dużo tej skóry, jest nadal na topie. No, ale jakby taką nowością i takim miłym oddechem świeżości jest dzianina, która do tej pory była schowana, a teraz tej dzianiny, kochani, mamy mnóstwo. I to jest bardzo ciekawa dzianina i właśnie takim top trendem są ciekawe, przestrzenne i takie intrygujące dzianiny. Dużo bardzo kolorystycznych połączeń, całe total looki dzianinowe, dół, góra dzianinowa, nawet do tego jakieś czapy, szale i nawet płaszcze dzianinowe. W całości możemy się ubrać w dzianinę, to jest super modne teraz. No i kochani, szczególnie właśnie takie ciekawe wzory, ciekawe faktury i kształty tych dzianin. To jest tutaj bardzo charakterystyczne dla tego sezonu nowego. I oczywiście świecidełka na odpowiednią okazję też są modne. Dużo tych świecących rzeczy się pojawiło. Trend, który może nie do końca mi się na co dzień podoba, ale jest taki trend, więc Wam mówię o nim. Bardzo wyraźny trend to total looki, a raczej nawet nie tyle total looki, co tone on tone, czyli można powiedzieć łączenie w jednej gamie kolorystycznej rzeczy, czyli na przykład beże w różnych odcieniach, nawet w tym samym odcieniu, ale również mogą się one nieznacznie różnić odcieniami między sobą części naszego ubrania, utrzymując strój w jednym takim tonie właśnie. Czy to będą brązy, czy to będą beże, czy to będą szarości. Bardzo modne jest łączenie podobnych odcieni w sobie i taki wygląd właśnie tone on tone, jak to właśnie nazwane jest w tym sezonie. No i moi drodzy, jak chodzi o obuwie, to i o akcesoria w ogóle, to modne są nadal frędzle, co też sądziłam, że już będzie wychodzić, ale pewnie to jest już ostatni sezon tych frędzli. Frędzle nadal są noszone jak najbardziej, jak widzicie, mam buty z frędzlami z zeszłego roku, więc nadal mogę je nosić, jak najbardziej modne. Jak chodzi o buty, to nadal ciężkie buty modne. Wszystkie właśnie na tych grubych takich traperach, na tych platformach. Oprócz butów takich na obcasie wysokim, na szpilce. Platformy na szpilce już nie do końca, natomiast loafersy, czyli takie wsuwane mokasyny, właśnie podwyższone są bardzo modne teraz. Zobaczycie u mnie zaraz w stylówce.
Bardzo modne są sztyblety wszelkiego rodzaju, na cienkich, na grubych podeszwach. Jak chodzi, kochani, o kozaki, o buty wyższe, to królowały buty takie albo zmarszczone, czyli troszkę miające luzu tutaj przy nodze, nie takie bardzo obcisłe. Obcisłe jedynie występowały buty takie wysokie ponad kolano, to z tego co widziałam. Natomiast wszystkie krótsze buty do kolana, przed kolano będą bardziej luźne i bardziej zmarszczone. Takie też buty z różnymi tutaj objętościami dziwnymi na nodze zauważyłam w trendach oraz buty futrzane, bo też dodatki futrzane się pojawiły i są teraz też na topie. No i oczywiście, kochani, bardzo modne są kamizelki nadal, wszelkiego rodzaju i sportowe, i takie zapinane, i rozpinane, i swetrowe, także jest tego naprawdę dużo nadal. Kochani, jak chodzi o takie ogólne, główne trendy, to chyba wydaje mi się, że tyle z tych najważniejszych trendów, bo oczywiście, że są też przeróżne inne trendy, 70. lata i wszystko, co z nimi związane, dzwony, szwedy, dalej modne, to się nie zmienia. Także łańcuchy bardzo modne nadal, tak jak było w zeszłym roku, także tutaj jak chodzi o te akcesoria, to aż tak dużo się nie zmieniło. A teraz pokażę Wam moje rzeczy, moje ostatnie nabytki z ostatnich dni i tygodni, bardzo tanie, które nawiązują właśnie do najnowszych trendów i zobaczycie, jak można je wystylizować, żeby wszystko wyglądało współcześnie i stylowo. Moi drodzy, jeżeli zapomniałabym o jakimś trendzie, to może w trakcie sobie przypomnę, oglądając te rzeczy, bo jest tego naprawdę dużo i ja mówię wszystko z pamięci, jakby pamiętając pokazy i wszystkie vlogi modowe, które oglądałam na ten temat, żeby przygotować dla Was ten skrót. No i zacznę od tego, co mam na sobie, bo na pewno jesteście ciekawi, o co z tym chodzi. Oczywiście, szerokie ramiona, jak widzicie, ma to coś, sukienka. Kolory super modne w tym sezonie, w dodatku trochę ekscentrycznie obrałam sobie takie rajstopy pod kolor, ale z srebrną nitką, żeby właśnie trochę, chociaż odrobineczkę nawiązać do tych trendów, wiecie, srebrnych, błyszczących, które tak dominują ten sezon. No i oczywiście bodki pod kolor z frędzlami. Czyli ja mam na sobie kwintesencję trendów, natomiast oczywiście może się to podobać lub nie. Ja bym się tak ubrała. Na jakieś wyjście towarzyskie jak najbardziej, do szkoły może nie, bo no minimalnie chyba ta spódnica jest, wydaje mi się, za krótka. Chyba żebym miała do tego jakiś, wiecie, długi blazer, czy kardigan, czy kamizelę długą, no to wtedy można by tak wyjść. Ale jakby samo w sobie troszkę mi się to wydaje za krótkie, no i nadal te saszetki przypinane i wszystkie torebki do pasków też modne. A co to jest, kochani? To jest tunika z jedwabiu, wiskozy i bawełny, bardzo fajnej marki. Ona jest taka luźna, widzicie, na mnie i ma takie poszerzane rękawy, niby bardzo trendy. Ja troszkę się zastanawiam, czy ich trochę nie skrócić tutaj i nie zrobić sobie minimalnie takich węższych, a kochani, kupiłam tą tunikę za 2 zł na wyprzedaży w Dobczycach i byłam teraz na tej wyprzedaży i dużo rzeczy dzisiaj będzie właśnie z tej wyprzedaży po 2 zł dosłownie. No i przepiękny materiał, to jest Designers Remix, taka marka i jest to konkretna projektantka, którą zobaczycie na ekranie, bo nie zapamiętałam nazwiska, jest to dla mnie nowe nazwisko, natomiast no właśnie, taka designerska rzecz, przepiękny materiał, no i te kolory, jak widzicie, trendy, tu jest fiolet w ogóle, taki bardzo jasny fiolet, wiem, że w tym świetle i w ogóle na nagraniu ciężko jest zobaczyć odcień czegoś takiego, ja tam Wam może przebitki zdjęciowe wkleję, jest to jasny, bardzo jasny fiolet z takimi właśnie fajnymi swirl, nie wiem jak to nazwać, takimi wirami koloru i właśnie te takie czerwone, różowe odcienie też są modne, więc to jest takie bardzo modne połączenie, powiedziałabym. Bardzo, bardzo fajna rzecz, będzie fajna i na lato, i na jesień wczesną, na przykład do swetra, czy do jakiejś luźnej marynary, czy do narzutki, super rzecz. Naprawdę fajna i przypadkowo z wyprzedaży z Calcedonii rajstopy, które kiedyś już długo leżą u mnie, spasowały mi tu kolorystycznie, także taki troszkę już taki imprezowy look. Także coś takiego za 2 zł w nowych trendach, jeśli macie takie ciuchy tego typu, właśnie takie już troszkę elegancka sukienka, ale w takim luzackim stylu, no to teraz takie rzeczy są bardzo modne i jak najbardziej możecie to nosić. Dobrze, to jak chodzi o ten trend, taki pastelowy bardziej, to na razie to zostawmy, bo ja takich rzeczy na zimę i na jesień dużo nie mam. Wiecie, nasz klimat też troszkę zobowiązuje. W sensie nie jest aż tak przyjazny jasnym kolorom, ponieważ łatwo się ubrudzić, ochlapać, szczególnie jak jest plucha, błoto i brudny śnieg. No.
ale nie dołujmy. Na razie kolejna rzecz. To nie jest nowa rzecz, to co tu widzicie, ta sukienka. Bo już Wam pokazywałam ostatnio ją, to jest jakby chodzi tu o nawiązanie kolorystyczne do nowych trendów. Kolor bardzo modny teraz, taki ciepły, piękny, ciepły żółty. Do tego mam torebkę i nowością są u mnie te buty. To są takie a la baleriny, ale do szpica, czyli teraz jakby modny kształt. Też na takiej lekkiej słonince, widzicie, i z paskami, a paski w butach jak najbardziej ostatnio były modne. No i ten kolor bardzo fajnie do tego pasuje. Ja sobie dołożyłam do tej sukienki tutaj też pasek, a te buty dostałam, kochani, za darmo od przyjaciółki. To są buty z odzysku, bo ona kupiła je już na Vinted, okazały się niestety za małe, no i nie chciała ich oddawać i postanowiłam je sprezentować. Są na mnie dobre, są bardzo wygodne, to jest Marco Tozzi. No i nie wiem, ile kosztowały, no bo dostałam je w prezencie, ale jest to jak najbardziej moja zdobycz z drugiej ręki. Także Wam pokazuję tu w stylóweczce. Właśnie do tego, do tej sukienki bardzo fajnie, z szerokim paskiem tym razem, nie z tym paskiem od sukienki, ale też by mogło być. Mogłaby być jakaś fajna kamizelka do tego też. Naprawdę fajnie by wyglądała kamizelka do takiej długiej sukienki, także polecam takie zestawienie, na przykład jakaś biała dzianinowa kamizela, długa albo krótka, też super by to wyglądało. No i do tego mam tu w drugiej wersji po prostu tak, żeby Wam pokazać coś pastelowego jeszcze. Coś jeszcze takiego pod koniec lata, na początek jesieni, długi płaszcz, ten mój taki lekki, długi płaszcz w pastelowych kolorach z kolorem żółtym. No i tak sobie to zostawiłam, stwierdziłam, że czemu nie, można zrobić takie dwie długie warstwy, jest inaczej, trochę inaczej dla odmiany. Planuję sobie kupić jeszcze, jeśli trafię gdzieś w lumpeksie, właśnie taki oversize'owy albo taki strukturalny sweter w kolorze żółtym, ale takim twarzowym, żółtym dla mnie, żebym ja dobrze w nim wyglądała, a ponieważ wszystkie rodzaje żółtego są modne, więc jestem bezpieczna. No i trzymajcie kciuki, żeby się udało znaleźć taki sweter. Byłoby fajnie. Kochani, rzecz jeszcze taka z pogranicza lata znowu, za 5 zł kiedyś, też na wyprzedaży, ale trzymałam go trochę długo, bo musiałam go trochę odprasować, odkryć poduszki, bo jednak były za duże. Atelier 2000 i to jest rzecz vintage'owa z lat 90. prawdopodobnie, może nawet 80. z lnu i wiskozy po połowie. Bardzo, bardzo spodobały mi się guziki, które są z takiego mosiądzu i kształt dołu tego. Zobaczcie, ten żakiet ma niesamowicie ciekawy kształt. Tutaj Wam pokażę ze spódniczką, którą też za chwilę zobaczycie w stylówce i w holu. No i ten żakiet naprawdę jest bardzo oryginalny, jest bardzo w trendach, bo jest i beżowy, mógłby być noszony do beżowych spodni też, jak najbardziej, nawet do szerokich, z grubym pasem, wyglądałby rewelacyjnie. Tymczasem ja tutaj mam do spódniczki, która fajnie kolorystycznie też kontrastuje. No i super mi się to podoba, moim zdaniem to jest naprawdę fajne, fajne połączenie. No i tutaj do którejś stylówek będę miała, już nie pamiętam do końca do których, będę miała właśnie takie wsuwane mokasyny podwyższone, co jest teraz super modne. No i do tego można fajną torebkę markową dobrać, albo torebkę pasującą czy to do paska vintage'owego, czy to do koloru spódnicy, czy też właśnie typowo do żakietu, ale ten żakiet może być też bez paska, bo wygląda spoko, naprawdę, wygląda bardzo dobrze również bez paska, ale ja tu chciałam ten pasek jako takie akcesorium, które dodaje trochę takiego smaczku i koloru bardziej, bo ja nie przepadam za beżami, jak chodzi o moją cerę. No to idziemy dalej. Jak już pokazałam tą spódnicę, to Wam pokażę dalej tą spódnicę. Świetną spódnicę kupiłam, taką asymetryczną. No i te brązy właśnie bardzo, bardzo też modne i dużo było na pokazach takiego koloru brązu. To jest taki trochę miedziany, tak, powiedziałabym, że to jest taki miedziany brąz. Prześliczny kolor według mnie, bardzo ciepły, osobom rudym i z ciepłym odcieniem cery byłoby w tym rewelacyjnie. No ale to jest spódnica, więc mogę bezpiecznie ją nosić na dole, nie jest przy twarzy, więc jak najbardziej. No i zestawiłam ją prócz tego żakietu jeszcze z kilkoma rzeczami, z oversize'owym swetrem, który mam z Reserved bodajże, tak. To jest taki duży sweter z domieszką wełny i właśnie tutaj do tego łańcuch, fajna torebka, która nawiązuje też kolorystycznie i do tego łańcucha nawiązuje, bo ma też takie plecione paski, zauważcie, to nie jest przypadek. Do tego świetne buty i właśnie chyba tutaj też mam te mokasyny, tak mi się wydaje, że właśnie w tej stylówce. Żeby Wam pokazać ten trend też. Rewelacyjna spódnica z czystej wiskozy, kosztowała 2 zł. Kupiłam ją wczoraj albo przedwczoraj. W każdym razie byłam po prostu na tej wyprzedaży, no i jest bardzo, bardzo fajna. Wiskoza
satyna wiskozowa, przepiękny kolor, będzie do wielu rzeczy super wyglądać. Mam dużo butów brązowych w takich odcieniach. Mam kozaki świetne, nawet dwie pary, jedne takie botki wiązane, które też będą fajnie do tego wyglądać. No i pokażę Wam ją jeszcze ze swetrem, który będzie tutaj dodawał nam jeszcze jeden element modowy, który ma w sobie taki kolor tutaj i brąz, i taki, taki łososiowy kolor, który tutaj bardzo fajnie gra z tą spódnicą według mnie. Ma też w sobie szarość, krem, no bardzo fajnie właśnie do tych trendów dzianinowych, do tych ciekawych dzianin właśnie, tych takich wyrazistych, charakterystycznych dzianin do tego trendu będzie bardzo pasował właśnie ten sweter, cardigan, on jest przepiękny, już go pokazywałam kiedyś. No tutaj nowością jest tylko spódnica, ale jakby wersja taka ciekawa jest właśnie też bardzo fajna z tym kardiganem długim. Do tego szara bluzka, taka popielata, jeden z kolorów w kardiganie, żeby już nie robić kolejnej, wiecie, kolejnego, nie wprowadzać chaosu kolorystycznego. Kochani, idę dalej. Następny mój zakup to znowu nawiązuje do trendów skórzanych. Kupiłam przepiękną kurtkę za 5 zł. Naprawdę, 5 zł MBYM firma. Tutaj jeszcze była cena wcześniejsza, 40 zł, ale udało mi się właśnie kupić ją dokładnie za piątkę na wyprzedaży. Jest super, bo ma bardzo ciekawy krój, 3/4 ręka, więc teraz na jesień się sprawdzi jeszcze. Mięciutka skórka, naprawdę bardzo fajna. No i tutaj możecie zobaczyć ją w stylówce takiej modnej do skórzanych spodni, czyli skórzany total look. Idziemy w to, co nadal jest modne. Te spodnie, które kiedyś też kupiłam za 2 zł i doszywałam do nich tutaj takie małe akcesoria, trochę je podszywałam, podklejałam, żeby były takie troszkę przymęczone, ale wyglądają teraz super i właśnie są w modnym kroju z tymi zaszewkami. Także to do tego. I do tego jeszcze pokazuję Wam tutaj koszulkę. Gdzie ta koszulka jest? O, jest! Do tych spodni, oprócz tej kurtki, możecie zobaczyć też koszulkę za 2 zł. Prześliczna koszulka z czystej wełny, wełna z merynosów. To jest coś takiego, co ja noszę jako bieliznę w zimie często, albo na przykład na narty się super sprawdza, chociaż na narty lepsze są długie rękawy. Ale to może być noszone jako też normalna koszulka, bo to jest naprawdę bardzo ładne, estetyczne i w super stanie. 100% wełny, takie rzeczy są bardzo drogie, już kiedyś Wam mówiłam, że jak widzicie z czystej wełny, z merynosów, czy bieliznę, czy takie koszulki, to warto je zawsze kupić. No i znowu kupiłam, tym razem właśnie czarną, którą mogę sobie nosić po prostu też jako bluzeczkę w zimie, pod żakiet, czy pod jakąś kurtkę, pod narzutkę, pod kardigan. No i do tego mocne buty, te moje Stamaris, takie trapery. No bo chciałam taką już tutaj taki imprezowy hardkorek trochę wprowadzić. Także taka mocna stylówka tym razem, ale też takie rzeczy właśnie nadal są modne. I te buty, szersze spodnie i właśnie skóra. Kochani, teraz przejdę do swetrów. Pierwszy, który kupiłam za 2 zł, znowu nowy sweter. Czasem nie wierzę, że takie rzeczy naprawdę można kupić za 2 zł. Świetna marka, See you soon. To jest rozmiar ML, nie ma znaczenia, bo to jest taki lejący sweter. Cena wcześniejsza była 22 zł. To jest naprawdę mega sweter. Zobaczcie, w tym modnym kolorze, takim kaki właśnie. Dużo też było stylówek w tych oliwkowych i kaki. I skład ma rewelacyjny ten sweter. To jest tencel, bawełna, wełna i kaszmir. W ogóle tylko 5% kaszmiru, ale wełna... No i tencel to też jest materiał pozyskiwany z naturalnych składników. Materiał. Więc naprawdę świetny, świetny sweter i z tyłu ma jeszcze takie serce z napisem Love. Akurat nie jestem fanką napisów, ale to jest takie dyskretne i w bardzo fajnym zestawieniu kolorów, dlatego zdecydowałam się właśnie na taką stylizację łączącą te kaki z tym niebieskim, który jest teraz też modny, takim głębokim niebieskim. Do tego moje te jedwabne, szerokie spodnie, to może być taka luzacka na co dzień stylówka, nawet na taki luźniejszy dzień do pracy też, jeżeli macie taki luźniejszy dress code w pracy. Ja to połączyłam właśnie na zasadzie podobieństwa i kontrastu jednocześnie. To serce do tych spodni pasuje, można sobie... Ja tutaj włożyłam też takie sztyblety, dosyć specyficzne, ale w kolorystyce pasujące. No i pod spodem mam koszulkę w kolorze kaki też, można do tego torbę zieloną, tak jak ja tutaj mam, no i sobie można założyć jeszcze na wierzch, tutaj kolejna propozycja, aksamitny żakiet, żeby nawiązać jeszcze do tych niebieskich, albo kurtkę w kolorze kaki, płaszcz kaki też mam, także też mogę nosić. Bardzo fajna, cieniutka rzecz, taka na wczesną jesień, będzie rewelacyjna, bardzo przyjemne, to jest bardzo, bardzo przyjemne, także
Fajna rzecz, taka na luzie, bardzo wygodna, w super skład. 2 złote. Trzeba chodzić do lumpeksów, moi drodzy. Kolejny sweter, który już widzieliście w stylówkach Chanel, ale tak naprawdę go w holu nie pokazywałam. To jest Topshop. Bardzo fajny skład też. To nie jest jakiś sam naturalny, ale dużo jest naturalnych tutaj rzeczy. Mianowicie 20% nylonu i angora, więc po prostu sweter z angorki. Ale jest przefajny i znowu te trendy na ciekawe dzianiny, takie właśnie trochę przestrzenne, trochę przyciągające wzrok, tutaj się do tego wpiszą, albo to się wpisze w te trendy. Ciemnoszary sweterek i ma takie super kuleczki w takich, takich kolorach różowy, jasny fiolet i szary. Bardzo mi się podoba ten sweter, ma super design po prostu. I do tego mam stylówkę Total Look, albo może bardziej właśnie to Tone on Tone, czyli mamy szarą spódnicę, szare bodki, takie nawet chyba są marszczone te bodki, o ile pamiętam, właśnie trochę takie skarpetowo ściągnięte, jak teraz są modne. Dałam sobie tylko tutaj wisior dla przełamania, żeby nie było zbyt ponuro, aczkolwiek te kropki już też robią roboty, wisior nawiązuje do tych kropek. No i można tutaj dorwać do tego fajną torbę pasującą. No podoba mi się, fajna, fajna stylowa, wygodna stylowa. Nic dodać, nic ująć. Kochani, do tego jeszcze pokażę Wam taką trochę bardziej rozrywkową stylówę. Też w takim właśnie tone on tone szarym. Tonowanie kolorystyczne, można by to nazwać po polsku. Na szaro, wysokie bodki szare za kolano, bo też właśnie za kolano bodki są bardzo modne w tym sezonie. To jest taki z tych wąskich butów, to chyba jeden taki trend, że za kolano te bodki. Do tego mam takie rajstopy z ostatniego też, z ostatniego hola, w taką pepitkę z szarym. No i krótką spódniczkę w tym przypadku, czyli znowu taka bardziej imprezowa, bardziej taka do kawiarni, prywatna, raczej nie do pracy stylóweczka, ale ja lubię czasem tak się ubrać trochę z pazurkiem. Podoba mi się to. Fajne, fajne zestawienia to są. Także ten sweterek jest super nabytkiem i ostatnio widzieliście też, że pasuje mi do takiej bardzo klasycznej chanelowskiej spódnicy w różowym kolorze, czyli też na topie. Kolejny sweter. Aha, ten sweter to był droższy, bo to jest jakby kupiony przeze mnie dosyć dużo wcześniej. Ja go kupiłam już jakiś miesiąc temu prawie. I on kosztował około 15 zł, więc to było coś droższego. No ale wracajmy do rzeczy tańszych i znowu tutaj mam sweterek, a nie, przepraszam, chyba te obydwa sweterki kupiłam razem, tylko tego nie pokazywałam, więc to też będzie jakoś w takich granicach cenowych. Tak, tak, to nie jest z tej wyprzedaży teraz. Przecudowny golfik w najmodniejszym teraz kolorze z kaszmiru, 100% kaszmir. Przesuper, jest w idealnym stanie, w ogóle nigdzie nie jest wytarty, nie ma ani dziurek, ani zmecheceń. Także byłam mega szczęśliwa, jak go znalazłam, bo naprawdę super zdobycz. Taki sweter to jest kilka stówek, to takich ładnych wydatek, więc no kupić coś takiego w lumpeksie w idealnym kolorze, rozmiarze, no bardzo jestem zadowolona. No i zrobiłam dla Was oczywiście stylówki Tone on Tone, czyli tonowanie kolorystyczne i tutaj z taką super spódnicą, która ma wygląd spódnicy dzianinowej. I właściwie to jest dzianina, tylko sfilcowana. To jest taka tkanina zrobiona ze sfilcowanej dzianiny. Bardzo fajna spódnica Hobbs, taka klasyczna, prosta, wąska. I to jest takie eleganckie połączenie. A ja do tego włożyłam sobie kamizelkę na wierzch, też z kaszmiru, żeby było nie tylko w jednej tonacji kolorystycznej, ale też bardzo ekskluzywnie. No i do tego mam bodki w kolorystyce podobnej. Troszkę bardziej tam są w brąz, ale tak wszystko się zostaje w takich jasnych brązach, beżach. Torebkę pasującą. Tutaj oczywiście mam dużo tych torebek w podobnych kolorach, więc mogę sobie wymieniać te torebki, jak tam zobaczycie zapewne w tych stylówkach, że co chwila to jest jakaś inna torebka, ale w podobnej kolorystyce. I to jest taka jedna wersja z tą kamizelą, taka bardzo na luzie, bardzo modna teraz, bo te kamizelki są bardzo, bardzo modne. No i do tego teraz inne wersje, bardziej jeszcze może na tutaj na jesień. Jeden trend, taka kurtka skórzana z bardzo długimi rękawami. Jeden, a właśnie, trend, o którym jeszcze nie wspomniałam, bo to jest może troszkę taki marginalny trend, ale jest rzeczy z bardzo długimi rękawami. Wręcz powiedziałabym, że za długimi rękawami. Było sporo takich stylówek u projektantów. No i tutaj ja mam taką kurtkę, do której naprawdę mam bardzo długie rękawy. Fajna,
mięciusieńka skórka, taka naturalna. Trochę styl lat 70. bym powiedziała, ale taka świetnej jakości kurtka i ona też ma podobną kolorystykę, więc będzie fajnie pasować. No i druga rzecz, trochę bardziej na luzie, może bardziej młodzieżowo zestawione, z taką bomberką moją z Zary, kultową, w takich właśnie brązowo-beżowych kolorach, jeszcze z chińskim smokiem w dodatku. Czyli taki tutaj troszkę twist wprowadziliśmy, ale bardzo też mi się ta stylowa podoba i chyba najbardziej pociąga mnie włożenie właśnie tej wersji z tą kurtką. Moi drodzy, i teraz pokażę Wam jeszcze ten sweterek ze spodniami, no bo nie wszyscy lubią spódnice. Spodnie takie moje ulubione też tweedowe, angielskie, one są przykrótkie, ale włożyłam do nich w kolorze tym samym buty, kozaczki. No i do tej stylówy możemy sobie, możecie zobaczyć ją samą, ale wkładam kurtkę, którą już Wam pokazuję. Mianowicie jest to taka kurtka z Top Shopu za złotówkę. Kupiłam ją niedawno w ciuchach w Krakowie, ale na wadze. Jeszcze to było przed tymi dostawami, które widzieliście w programie o ciuchach, o sieci ciuchy. Także tą kurtkę naprawdę kupiłam za złotówkę i to jest Top Shop, rozmiar 10. I ona jest idealnie w charakterze tych spodni, ma bardzo podobny wzór. No i właśnie tutaj znowu wtopiła się kolorystycznie i stylowo w tą stylówkę. No i ta kurtka jest w takim trochę angielskim stylu, jest krótka. Też trochę może nawiązuje do lat 70. Taka płaszczokurtka, ale naprawdę fajna. W ogóle nie jest zniszczona, więc uważam, że jak za złotówkę to jest rewelacyjny zakup. Do tych spodni będzie właśnie fajnie na jesień wyglądała. Także kochani, kolejna rzecz w trendach beżowych, brązowo-beżowych. Jak na ten haul, to jest wszystko. Nie jest może tych rzeczy bardzo dużo, ale jak widzicie, są to rzeczy, które mi się bardzo przydadzą do jak najbardziej modnych, stylowych stylówek. Modnych i stylowych zestawów na ten nowy sezon, więc czuję się już gotowa na jesień i zimę. Ale oczywiście będą następne haule i zobaczycie to na 100%. Teraz chcę Wam przypomnieć o rozdaniu. Mianowicie zawieszka, o której mówiłam w ostatnim odcinku, który Wam na końcu, który Wam wstawię na końcu do niego ekranik, żebyście mogli wejść od razu w niego. Mianowicie ostatnio mówiłam, że zawieszkę, którą robię sama z muszli i złotego 14-karatowego kółeczka, jest do wzięcia taka jedna zawieszka. No i dla tych osób, które skomentują, który trend im się najbardziej, a który najmniej podoba, czyli trzeba napisać dwie rzeczy, najbardziej i najmniej, który się Wam podoba, i które napiszą hasło muszelka w swoim komentarzu, to spośród tych osób wylosuję, oczywiście moich subskrybentów, to jest chyba oczywiste, wylosuję tą zawieszkę. No i oczywiście skontaktuję się wtedy z Wami i wyślę tej osobie tą zawieszkę. Także zapraszam do wzięcia udziału w tym rozdaniu. Naprawdę z przyjemnością się podzielę czymś, co sama robię i myślę, co będzie bardzo fajne i mam nadzieję, że się Wam przyda. Także kto ma ochotę, to proszę, piszcie komentarze, piszcie hasło muszelka, pamiętajcie. Moi drodzy, i teraz żegnam się już z Wami bardzo serdecznie. Zapraszam Was już teraz na program vlog o bardzo specjalnych stylówkach związanych z moim zawodem, jednym z moich zawodów. Także już w następnym programie będzie program niespodzianka i myślę, że się Wam spodoba, bo będzie, mam nadzieję, że będzie bardzo ciekawy i będzie gość specjalny. Także już teraz zapraszam, zasubskrybujcie kanał, żeby dostać powiadomienie. Kochani, do zobaczenia, cześć! Pozdrawiam.